Kiedy zostawałem ministrem rolnictwa, miałem pierwszą konferencję. Bardzo mi się ona podobała. Taka otwarta, życzliwa. I ja wtedy tam o coś mnie zapytano. Ja mówię, ja zanim zostałem posłem, to ja się zajmowałem bardzo konkretną pracą, prawda? Ale to zostało świetnie zrozumiane. To znaczy nie chodziło o tą pracę konkretną, tylko to, co teraz robimy jako posłowie, czyli senatorowie, że to jest mniej konkretne, ale taka jest prawda. To zostało przyjęte humorystycznie, ale tutaj politycy udają, że znają się na wielu dziedzinach, co jest niemożliwe. I polityk jest pytany o sporcie, o zdrowiu, o nauce, o integracji, o rolnictwie, prawda, o rodzinie. Więc to jest takie interdyscyplinarne podejście. A ja mam taką dewizę, że uważam, że zawsze najpierw potrzebna jest ta praca, a funkcjonowanie w mediach jest dodatkiem do tego, a nie odwrotnie. Jak często obserwuję niektórych polityków, co są w każdym studio i wypowiadają się na każdy temat, to nie jest moja filozofia. Trzeba się dobrze na czym znać, żeby wypowiadać się. I bym przestrzegł polityków, że telewidzowie, radiosłuchacze, oni są znakomitymi psychologami. Uważam, że bardzo szybko rozszyfrują, lepiej się na tym znają, jak my politycy.